Mojego cierpienia nie da się inaczej wyrazić, niż zadając jeszcze większy ból. Koniecznie musimy wkroczyć do jakiegoś biednego kraju. Biednego kraju z dużym odsetkiem ludności wiejskiej. W biednym kraju wszystkie rzeczy wydają się mniej realne. Jedno barbarzyństwo mniej, czy więcej. Co za różnica? Kluczem jest kultura bez edukacji. Czasem zadaję sobie pytanie, jaki byłby Lenin, gdyby nie był chory? Ja. Jaki ja bym był? Jaki byłby ten kraj, gdybym nie był chory? Musimy osłabić język. Zubożyć go. Im uboższy będzie język, tym mniej myśli będzie można sformułować. A wolność wypowiedzi zostanie jeszcze bardziej ograniczona. Człowiek stanie się bezsilny wobec naszych zamiarów. Adios, bracie.